Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj przejdziemy przez tutorial, jak zrobić prostą bazę danych w Babo. Wszystko to jest w zakładce Data. Tutaj mamy Data Types, tutaj robimy sobie tabelę do bazy danych. Jeszcze mamy Option Set, który pozwala nam robić takie dane konfiguracyjne, więc jeszcze raz to będziemy. Tutaj zakończymy tutorial Data Option Set i tutaj możemy robić takie dane konfiguracyjne, które jak raz zrobimy, już będą później cały czas i to wymaga deployu, żeby się tutaj działo, ale to też jest gdzieś trzymane i wykorzystywane w bazie danych, a w data types robimy po prostu zwykłe kolumny bazodanowe. Na początku zrobimy sobie tutaj w naszym tutorialu dzisiaj bazę danych do aplikacji do zarządzania zadaniami. Dodamy sobie option set ze statusami zadań, task status, i to może być np. done, doing, to do, do zrobienia. Czyli takie statusy konkretne, że coś jest do zrobienia zadanie, albo jest już robione, albo jest zrobione. Konkretne wartości tutaj wpisujemy w takim option secie. Następnie dodamy sobie jeszcze nowe tabele do tego naszego, do naszej bazy danych. Babu na dzień dobry do wszystkich aplikacji dodaje tabelę user, więc w każdej aplikacji zrobionej w Babu jest tabela z użytkownikami i tutaj na dzień dobry jest e-mail takiego użytkownika, data modyfikacji, data stworzenia oraz Slack. My stworzymy sobie nowe tabele, projekt do projektów oraz task do zadań. I też tutaj, jak robimy jakąkolwiek nową tabelę, to Babel dodaje cztery kolumny. W tabeli user dodaje e-mail, a w każdej kolejnej tabeli Babel dodaje taką pole jak creator, czyli osoba, która zrobiła wpis w tej konkretnej kolumnie, to będzie po prostu któryś z użytkowników, to jest taka relacja właśnie na to. Data modyfikacji, kiedy ostatnio został zmodyfikowany ten konkretny wiersz w bazie danych, data stworzenia, kiedy ten wiersz został stworzony i Slack, który pozwala nam wykorzystywać i dostać się do tego konkretnego wiersza, np. konkretnego zadania albo projektu po tym Slacku na jakiejś konkretnej stronie. Możemy sobie zrobić na przykład podstronkę z konkretnym projektem, projektem np. A, i w Slack dać informację, to jest projekt A, i potem jak będziemy wchodzili sobie do naszej aplikacji i dodamy sobie slash projekt i dodamy tego Slacka, to wtedy Babel będzie mógł łatwo to wychwycić, że pokaże dokładnie ten projekt A. Nie musimy przekazywać tu takiego brzydkiego ID, tylko to jest taki identyfikator do bazy danych, ładniejszy, czytelniejszy dla użytkowników. Przejdźmy już tutaj do naszej aplikacji i zróbmy sobie bazę danych do właśnie zadań, do zarządzania zadaniami. Więc zrobimy sobie na początku tabelę user, mamy ją już, dodamy sobie kolejne kolumny, nasz użytkownik będzie miał imię typu tekst, więc tak dodajemy sobie kolejne kolumny do naszej bazy danych, szczegóły naszego użytkownika. Będzie miał numer telefonu, phone number, też jest typu tekst, będzie miał też zdjęcie, jakieś foto. I tutaj Bobo ma wbudowane kilka różnych typów do tego, jak możemy ustalać, więc to może być np. image, ok, ale zobaczmy sobie, jest tekst, jest liczba, jest data, jest zakres dat, prawda, fałsz, może być jakiś po prostu plik, może być dana geograficzna, a potem na samym dole mamy relacje z innymi tabelami, które my zrobiliśmy lub zrobił Bobo jak np. user, ale również z tymi option setami, więc te nasze option sety umożliwiają rozbudowanie też o typy, te nasze kolumny, te możliwości naszej bazy danych. Mamy foto, więc wybieram image i dodamy sobie jeszcze kolejne kolumny jak job position, gdzie ktoś po prostu pracuje, to też jest typu tekst, oraz department, tutaj dokładnie gdzie ktoś pracuje, w którym wydziale department, jest też typu tekst. Następnie robimy zadania, to jest aplikacja do zarządzania projektami, a każdy projekt składa się z zadań, więc będziemy mieli sobie zadanka. Każde nasze zadanko będzie się składało z daty, do kiedy to ma być zrobione, typu date, data jest typu data. Następnie jakiegoś opisu, żeby ktoś widział, co trzeba zrobić, description, typu tekst. Następnie dodamy sobie tutaj members, kto robił to zadanie. I to jest lista użytkowników, więc wybierzemy sobie user i zaznaczymy, że to jest lista. Będziemy mieli relację do tabeli user z tabeli task w takiej postaci, że będziemy mieli tutaj listę takich elementów. Będziemy wiedzieli, kto robił to zadanie i to jest lista użytkowników. Następnie dodamy sobie jeszcze nazwę takiego zadania, typu tekst. Kolejny element to jest po prostu projekt, do którego projektu należy to zadanie. Więc tutaj wybierzemy sobie projekt i na samą kolej jeszcze dodamy sobie
kto jest odpowiedzialny za zrobienie tego zadania. To będzie użytkownik, jeden użytkownik, no bo łatwiej jest przepisywać odpowiedzialność jednej osobie niż kilku, bo wtedy się po prostu rozmywa. I ostatnie zrobimy sobie jeszcze tabelę z projektami. Każdy projekt ma jakiś opis, description, następnie tekst, następnie tutaj mamy, kiedy ma się skończyć, final date, to jest data, więc znowu weźmiemy sobie datę, następnie dodamy sobie members, kto robi ten konkretny projekt, to też będzie lista użytkowników, więc zaznaczymy tutaj checkboxa i następnie mamy nazwę naszego projektu, name, typu tekst, kto jest odpowiedzialny za ten projekt, i znowu to będzie jedna osoba, jeden użytkownik jest. I następnie dodamy sobie jeszcze, kiedy ten nasz projekt się zaczyna. Start date, typu date. I na samym końcu jeszcze dodamy sobie task, listę zadań, które należą do tego projektu. Task. I tak samo możemy zaznaczyć sobie, że to jest lista, musimy nawet, bo to jest lista zadań. I to co ciekawe, tutaj mamy final date oraz start date. Moglibyśmy jednocześnie zrobić sobie date range, na przykład zakres dat i tutaj ustawić sobie date range, to byłaby data początkowa i końcowa z tym formatem. Jest pewien problem, pewna zaleta. Problem jest taki, że nie da się w bazie danych ręcznie ustawiać początku i końca tego date range. Niestety Bobo jeszcze nie przewidział w edytorze edycji takich pól, a z drugiej strony, jak mamy taki zakres dat, dużo łatwiej jest nam pracować na zakresach dat. Czy się przecinają ze sobą jakieś dwa zakresy, czy nie. Jeżeli chcemy na przykład planować projekty w taki sposób, że mają na siebie nie zachodzić, to ten date range w takim przypadku jest bardzo fajny. I jeszcze weźmy sobie task i tutaj dodajmy sobie jeszcze pole status, byśmy wiedzieli, czy zadanie jest zrobione, czy dopiero będzie zrobione. I tu wybierzmy sobie task status create. I tak robimy całą bazę danych w Babu, klikając tutaj, wybierając odpowiednie formy, dodając option sety, dodając nowe tabele, dodając nowe kolumny i ustawiając wszystko. Jak już mamy różne rzeczy poustawiane, to też możemy sobie wybrać w niektórych tutaj typach jakieś defaultowe wartości. Na przykład, jak robimy jakiekolwiek nowe zadanie, to ono na dzień dobry ląduje do statusu to do, do zrobienia. Bo jak robimy nowe zadanie, to na pewno nie zostało jeszcze one zrobione, albo nie jest w trakcie robienia, tylko będzie zrobione. Jeżeli jest inaczej, to za chwilę administrator to zmieni. I to wszystko, co chciałem Ci pokazać, jak robi się bazę danych w Babo. Bardzo dziękuję Ci za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!